Kompleksowa naprawa samochodów, diagnostyka komputerowa, geometria kół, wymiana klocków, tarcz i szczęk hamulcowych, wymiana amortyzatorów, pasków klinowych i rozrządu, wymiana płynów oraz serwis i wymiana opon. Zapraszamy od poniedziałku do piątku od 8 do 16 na ulicę Krakowską 96A. Telefon 509 969 272 lub 502 149 953. Bank spółdzielczy jest tutaj, w Kętach, już 35 lat. Jesteśmy solidni, bezpieczni, nowocześni. Oferujemy kredyt na kolektory. Aż 45% kwoty kredytu jest spłacane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. O każdej porze roku możesz zamontować kolektor słoneczny do podgrzewania wody oraz ogrzewania domu, a szybko odczujesz oszczędności z zastosowania tego urządzenia. Trzeciego listopada w Domu Kultury odbył się wieczór poetycki oraz podsumowanie konkursu Szukam Słowa. Gościem wieczoru był poeta oświęcimski Grzegorz Jerzy Gniady, który zaprezentował swoje nietuzinkowe wiersze mówiące m.in. o współczesnych problemach egzystencjalnych. Wiersz Życie. Droga mego istnienia wiedzie przez ciebie. Wije się u twych stóp jak wąż boa. Wnika szczeliną do twego serca tak wąską jak usta niemowlęcia. Gdy zasypiam udręczony światłem dnia, chcę być kroplą, która rzeźbi twe usta powoli, z namysłem, niczym więcej. Afrykańskie wspomnienia. Pewien człowiek w dalekim kraju zaczął śnić na jawie. Śnił o czarnych i białych dzieciach kąpiących się razem w oceanie. O uśmiechniętych policjantach przeprowadzających staruszki przez ulicę. O studentach wszystkich ras, złączonych pragnieniem zdobywania wiedzy. W jego marzeniach domy były kolorowe, a ogrody pozbawione płotów. Sen zamienił się w koszmar na ulicach Soweto, a on, obudziwszy się w królestwie Kalibana, zaczął pisać. Żył w dalekim kraju poeta. Nazywał się Breiten Breitenbach. Był sumieniem białych ludzi.